Dzisiaj mamy taką bardzo słodką imprezę. Powiedz, jak u Ciebie jest z tymi słodyczami? Czy radzisz sobie z tym, żeby ich nie jeść? Nie. W ogóle sobie nie radzę, żeby ich nie jeść. Jak utrzymujesz tak świetną figurę? No jak już przesadza, to ćwiczę. To jest bardzo proste. Nie, jestem totalnie słodyczolubna, jest to mój największy grzech, jeśli chodzi o jedzenie. I no, jest tak strasznie dużo przeróżnych rodzajów słodyczy, za którym ja przepadam, że po prostu nie potrafię sobie ich odmówić. Może nie jest to coś takiego, żebym po prostu dzień w dzień się delektowała, no ale jak jestem na przykład w restauracji, no to w ogóle nie ma takiej możliwości, żebym nie wzięła deseru. No właśnie, i nie ma możliwości, żeby to był lekki deser. To już po prostu już będzie po prostu creme brulee, to będzie po prostu coś takiego na całego, to po takie bandzie, te truskawki pod goglem moglem, zapiekane. To ja po prostu kocham wszystkie kremy i... Ale wiesz, zauważyłam, że generalnie mam, jesienią mam większy problem ze słodyczami. W lecie to jednak ilość owoców, które są dostępne w Polsce sezonowych, które ja uwielbiam absolutnie, jest, jeśli chodzi o mnie, zaspokajająca. To jakby moją słodyczolubność i zapotrzebowanie na słodyczy. Dobra, to teraz zmierzamy do mody i powiedz, co wybierasz na ten sezon? Bo właściwie wszystko w tym sezonie jest. Jest i boho, i świecące rzeczy, i pastele. To się świetnie składa, ponieważ ja kompletnie nie śledzę trendów, w związku z czym cieszę się, że mnie poinformowała i że wszystko jest na czasie. Wszystko. Wiesz co, ja się po prostu już dobrych parę lat temu stwierdziłam, że tak naprawdę jak się człowiek trzyma w miarę jakiejś klasyki, nawet jeśli ona momentami trąci ekstrawagancją, ale po prostu generalnie wiesz, co ci służy, a co ci nie służy, to zawsze jakoś wyjdziesz obronną ręką. Moim zdaniem najgorsze, co może być, to po prostu podążać ślepo za trendami, wymieniać co sezon, całą szafę, bo teraz jest modna sukienka w paski, a nie w kropki. I niekoniecznie nam pasuje. I niekoniecznie nam pasuje, ale to jest modne, więc to zakładamy. Moim zdaniem lepiej jest mieć mało rzeczy w szafie, ale takie, które mamy sprawdzone, wiemy, że w nich wyglądamy dobrze, i oszczędzać pieniądze na podróży. I to jest dobra puenta tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzięki wielkie.